Z dużej jadalni dwoje drzwi prowadzi do wnętrz urządzonych zgodnie z obowiązującą pod koniec wieku modą na palarnię oraz pokoje do różnego rodzaju gier towarzyskich. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się pokój karciany, zwany często pokojem fajkowym lub po prostu palarnią. Zamyka on część reprezentacyjną pałacu, jednocześnie wprowadzając do jego prywatnych apartamentów. O przeznaczeniu tego pomieszczenia świadczą m.in. motywy dekoracyjne na kapitelach kolumn, przedstawiające symbole czterech karcianych kolorów, oraz takie elementy wyposażenia jak stolik z szachownicą, czy potężny stół bilardowy, dostosowany do popularnej w XIX wieku gry w karambol. Ściany wyłożone są dębową boazerią, której płyciny wyścielane są elegancką tkaniną. Boazeria, fragmenty sklepienia oraz drzwi zdobione są bordiurą z secesyjnym ornamentem roślinno-kwiatowym, złoconym i srebrzonym. Z pokoju karcianego można przejść do długiego korytarza, który pierwotnie wiódł do ogrodu zimowego. Ta część pałacu ma układ trójtraktowy, w którym długi, wąski korytarz z pięcioma świetlikami oddziela usytuowane po jego obu stronach pokoje dawnego apartamentu mieszkalnego. Ściany wyłożone są wysoką, malowaną na kolor kości słoniowej boazerią. Powyżej dzielone pilastrami zdobionymi na poziomie sufitu wklęsłym ornamentem secesyjnym. Na ścianach można obejrzeć obrazy ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi. Wraz z palarnią i pokojem bilardowym przestrzenie apartamentu mieszkalnego ciągnące się wzdłuż ulicy Zachodniej tworzą wystawę zatytułowaną Panteon Wielkich Łodzian. Zaaranżowana w formie gabinetów ekspozycja ukazuje sylwetki znakomitych łodzian: Artura Rubinsteina, Aleksandra Tansmana, Jerzego Kosińskiego, Karla Dedeciusa, Juliana Tuwima i Władysława Reymonta.